Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na lekcję z cyklu A co było na maturze? Poziom rozszerzony. Tematem naszego spotkania będą wyrażenia algebraiczne i arytmetyczne, które możesz spotkać na maturze rozszerzonej z matematyki. Zadanie numer 1 to jest zadanie z arkusza maturalnego z maja, czerwca 2020. Zadanie czwarte za 1 punkt. Po przekształceniu wyrażenia algebraicznego postaci x pierwiastek z 2 dodać y pierwiastek z 3 i to do potęgi czwartej, do postaci ax do czwartej, dodać bx do trzeciej y, dodać cx kwadrat y kwadrat, dodać dx y do trzeciej, dodać ey do czwartej, współczynnik c jest równy. I mamy 4 odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź to 6, druga odpowiedź 36, trzecia odpowiedź 8 pierwiastków z 6 i ostatnia odpowiedź 12 pierwiastków z 6. Czyli my po prostu, żeby powiedzieć, ile wynosi ten współczynnik nasz C tutaj, który widzisz w tym miejscu się znajduje, czyli on stoi przed x kwadrat, y kwadrat, no my musimy to rozpisać, prawda? Czyli ja przepiszę x pierwiastek z 2, dodać y pierwiastek z 3 do potęgi czwartej. Można by to było oczywiście zrobić przy użyciu odpowiedniego wzoru na potęgę entą, ale myślę, że szybciej będzie nam zrobić potęgę potęgi. Czyli zapiszemy tak, x pierwiastek z 2, dodać y pierwiastek z 3 do potęgi drugiej i to wszystko do potęgi drugiej. No bo w końcu potęga czwarta może być przez nas tak rozpisana. I tutaj stosujemy sobie już ten standardowy wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy, czyli pierwszy ten składnik będzie do kwadratu, czyli będziemy mieć 2x kwadrat. Dodać podwojony pierwszy razy drugi, czyli będziemy mieć 2, pierwiastki się mnoży, czyli z 6, x, y. I dodać ten drugi składnik do kwadratu, czyli będziemy mieć 3y kwadrat i to podnosimy do kwadratu. Oczywiście możemy to w różny sposób zrobić. Możemy to zrobić tak, nawias razy nawias, bo widzimy, że mamy 3 składniki, no to może boleć troszeczkę, ale możemy sobie zrobić też to sprytnie w ten sposób, że to potraktujemy sobie jakby A całe, a to sobie potraktujemy jako B i jeszcze raz rozpiszemy to wzorem. No i oczywiście będziemy mieć tak. No to zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia mamy A kwadrat, czyli ja to napiszę 2x kwadrat plus 2 pierwiastki z 6 xy i to do kwadratu dodać 2ab zgodnie ze wzorem, czyli 2 razy ten cały nawias i muszę go tak napisać, jak go właśnie widzimy, 2 razy a razy b, czyli tu mamy 3y kwadrat i dodać b kwadrat, czyli moje 3y kwadrat i to do kwadratu. To się równa, popatrz. Znowu mamy wzór skróconego mnożenia, czyli znowu rozpisujemy wzory. Tutaj się umęczymy z tymi wzorami, no ale doprowadzi nas to do oczywiście celu. Czyli to do kwadratu, to będziemy mieć 4x do czwartej, może od razu dodać. Teraz mamy podwojone to razy to, czyli 2 razy 2 razy 2, to będziemy mieć 8 pierwiastków z 6, x do trzeciej y, bo tutaj się wykładniki dodaje, przypominam, dodać. I tutaj to do kwadratu, czyli będziemy mieć 4 razy 6, czyli 24, x kwadrat, y kwadrat. No to dalej teraz dodać. To będziemy chcieli od razu wymnożyć, czyli będziemy mieć tak po prostu 2 razy 3y kwadrat, zmienimy kolejność, to będzie 6y kwadrat razy to, tutaj pierwsze, to będzie mieć 12 x kwadrat, y kwadrat, dodać i tu mówiliśmy 6y kwadrat razy to, czyli będzie 12 pierwiastków z 6, x, y, tutaj było kwadrat i jeszcze jedno y, czyli do trzeciej, dodać 9y do czwartej. To się równa. No, wyrazy podobne trzeba jakoś ze sobą dodać. Widzimy, że tutaj i tutaj mamy wyrazy podobne, czyli sobie to przepiszemy. 4x do czwartej dodać 8 pierwiastków z 6, x do trzeciej y dodać, będziemy mieć 36x kwadrat y kwadrat, później mamy plus 12 pierwiastków z 6 x y do trzeciej i dodać 9y do czwartej. Niestety nie ma już więcej wyrazów podobnych, ale to nas w zasadzie, my tutaj nie chodzi o to, żeby podać wszystkie współczynniki, no nie? Tylko chodzi o to, żeby właśnie powiedzieć, ile c wynosi. Popatrzmy, c z
stało przed takim członem. X kwadrat, Y kwadrat. Czyli nasze C to jest tutaj. To jest nasze C, czyli u nas jest to 36. No i taką odpowiedź zaznaczamy na maturze rozszerzonej. Bo przypominam, na maturze rozszerzonej też jest kilka zadań. Najczęściej są to 4, 5. To są takie zadanka, gdzie wybierasz oczywiście prawidłową odpowiedź spośród podanych. No takie jak to. Zadanie numer 2 to jest zadanie z maja 2018 roku. Zadanie pierwsze za jeden punkt. Dane są liczby. Liczba A ma postać pierwiastek czwartego stopnia z 8 podzielone przez 2. Liczba B to jest 1 podzielone przez 2 pierwiastki czwartego stopnia z 8. C to jest pierwiastek czwartego stopnia z 8. I D to jest 2 podzielone przez pierwiastek czwartego stopnia z 8. Natomiast liczba K ma postać 2 do potęgi minus 1 czwarta. Prawdziwa jest równość. Odpowiedź A, K równa się A. Odpowiedź B, K równa się B. Odpowiedź C, K równa się C. Odpowiedź D, K równa się D. I my mamy wybrać, która odpowiedź jest prawidłowa. No to oczywiście widząc takie zadanie, pasowałoby zacząć od początku. Czyli oczywiście proponujemy, że będziemy chcieli A rozpisać. Czyli ja przepiszę, że jest to pierwiastek czwartego stopnia z 8 podzielone przez 2. Wiesz, wiemy, do czego mamy dążyć, bo my już mamy K zapisane w postaci 2 do potęgi jakiejś, no nie? W związku z czym już mamy taką krótką podpowiedź, że pewnie fajnie byłoby to zapisać za pomocą dwójki. No to skoro tak, to przecież ósemka to jest 2 do trzeciej. No a na dole dwójka niech zostanie, bo jest ok. Teraz tutaj był taki wzór, który nam pozwoli nam teraz zapisać to w innej postaci. Jest to 2 do potęgi 3 czwarte, 3 czwarte podzielone przez 2. Popatrz, to idzie nam tutaj do góry, natomiast stopień pierwiastka idzie do mianownika. Tak łatwo zapamiętać, zresztą jest to wzór, który znajdziesz w tablicach maturalnych. To się równa i tutaj w domyśle mamy potęgę pierwszą. Jak jest dzielenie, to wykładniki odejmujemy, czyli napiszmy sobie 3 czwarte minus 1. To wszystko piszemy w wykładniku, czyli będzie 2 do potęgi, no jak to odejmiemy, będzie minus 1 czwarta. Czyli popatrz, za pierwszym razem nam już wyszło, że to jest dokładnie takie samo jak to, czyli odpowiedź A jest prawidłowa i pozostałych odpowiedzi już nie musimy sprawdzać, no chyba, że już hobbystycznie, gdybyśmy chcieli, to byśmy sobie poćwiczyli przekształcanie. Ale jeżeli na maturze pierwsza odpowiedź Ci wychodzi prawidłowa, to znaczy, że oszczędzasz czas, przechodzisz do następnego zadania, prawda? Chyba, że boisz się, że popełniłeś błąd, no to wtedy jak najbardziej sprawdź sobie też inne. Ale to możesz zostawić nawet na sam koniec matury, jak już faktycznie wyrobisz się ze wszystkimi zadaniami. Zadanie numer 3. To zadanie z czerwca 2018 roku. Zadanie trzecie za jeden punkt. Liczba pierwiastek, a pod nim 1 minus pierwiastek z 2 do kwadratu dodać. Znowu taki wielki pierwiastek, a pod nim 2 minus pierwiastek z 2 i to do kwadratu jest równa. Odpowiedź A, 1. Odpowiedź B, minus 1. Odpowiedź C, 3 minus 2 pierwiastki z 2. Odpowiedź D, 2 pierwiastki z 2, dodać 1. Oczywiście musimy to policzyć, prawda? Intuicyjnie wiemy, że pierwiastek stopnia drugiego w domyśle kasuje nam się z potęgą drugą, ale trzeba bardzo uważać. Trzeba pamiętać o tym, że ja mogę ten pierwiastek skasować z potęgą, ale muszę napisać wartość bezwzględną. Dlaczego? Wartość bezwzględną na x. No bo jeżeli x jest liczbą dodatnią, no to bym nie potrzebowała wartości bezwzględnej, ale ja tego jeszcze nie wiem, prawda? Natomiast jeżeli x jest liczbą ujemną, to ja nie mogę napisać, ja nie mogę go zostawić, bo przecież wiadomo, że pierwiastek z x kwadrat musi być dodatnią liczbą. Dlatego ta wartość bezwzględna nam daje ten warunek, prawda? Ona nam daje tą pewność, że tutaj mamy liczbę dodatnią. No to skoro tak, to spróbujmy sobie tutaj to nasze wyrażenie przekształcić. Czyli będę mi chciała skrócić pierwiastek z potęgą, ale muszę napisać wartość bezwzględną z 1 minus pierwiastek z 2. Dodać. I znowu to też będę chciała skrócić, prawda? Ale znowu muszę napisać wartość bezwzględną z 2 minus pierwiastek z 2. No a teraz muszę się dopiero zastanowić, czy ta wartość bezwzględna zmieni mi znaki teraz, czy mi nie zmieni. Czyli jednym słowem muszę oszacować, jaką liczbą jest ta liczba 1 minus pierwiastek z 2. Wiemy, że pierwiastek z 2 to jest około 1,4. Czyli 1 odjąć 1,4 to jest na minusie, czyli piszemy na minusie. Natomiast tutaj z kolei mam 2 minus około 1,4.
no to mam na plusie. A dla mnie jest ta informacja cenna, czy to jest na minusie, czy na plusie. Bo jak na minusie, to ja teraz chcę opuścić wartość bezwzględną i zmieniam wszystkie znaki pod wartością bezwzględną. Czyli będę miała minus 1, dodać pierwiastek z 2. Dalej mam dodać, teraz tu mam na plusie. Czyli po prostu opuszczam wartość bezwzględną, jakby jej nie było. Czyli będę miała 2 minus pierwiastek z 2. To się równa. No i popatrz. To z tym mi się likwiduje, bo się mi odjęło. No i wykonuję działanie 2 minus 1, czyli to jest po prostu 1. A więc odpowiedź poprawna do tego zadania numer 3 to jest odpowiedź A. I to wyrażenie po prostu wynosi 1. Zadanie numer 4 to jest zadanie z maja 2017 roku, zadanie za 1 punkt i to jest zadanie numer 1. Liczba i mamy taki wielki nawias, a pod nim duży pierwiastek, pod nim 2 minus pierwiastek z 3, minus duży pierwiastek, a pod nim 2 dodać pierwiastek z 3. I za tym całym wielkim nawiasem jeszcze jest podniesione do kwadratu i ta liczba jest równa. Odpowiedź A 2, odpowiedź B 4, odpowiedź C pierwiastek z 3 i odpowiedź D 2 pierwiastki z 3. Mamy powiedzieć, ile ta liczba jest równa. Tutaj sytuacja jest na szczęście pod tym kątem opanowana, że pod pierwiastkiem to musi być tak dobrana liczba, żeby ona była dodatnia. Bo wtedy, wiadomo, gdyby było inaczej, no to by to nie miało sensu, prawda, matematycznego. Dlatego nie musimy sprawdzać, że 2 minus pierwiastek z 3 to jest dodatnie, bo to oczywiście, że musi być dodatnie. 2 dodać pierwiastek z 3 też dodatnie. No, tutaj mamy kwadrat różnicy, a więc stosujemy wzór skróconego mnożenia. Czyli będziemy mieć pierwiastek, pod nim 2 minus pierwiastek z 3, to do kwadratu, to mamy a kwadrat minus 2 razy ten wielgachny pierwiastek, przepisujemy razy ten kolejny wielgachny pierwiastek, tak, dodać b kwadrat, czyli ten z kolei wielgachny pierwiastek, ten drugi, tylko jego podnosimy do kwadratu. To się równa. No to skoro tak, to teraz ten kwadrat z tym pierwiastkiem mogę swobodnie skasować, tylko nie myl tutaj tego z tym, co było w zadaniu wcześniejszym. Bo we wcześniejszym zadaniu było tak, było pierwiastek, a pod nim było x kwadrat. To jest wartość bezwzględna z x. Ale jeżeli masz pierwiastek z x, tak jak my tutaj, i to do kwadratu, to na pewno będzie x, no bo musi być spełnione założenie, że x jest większy lub równy od zera. Bezdyskusyjnie, bo tylko z takich będą istniały pierwiastki. No wiadomo, powiedziałam to, że to jest liczba dodatnia, więc nie ma tego problemu. Czyli ten pierwiastek z tą potęgą mi się kasuje i będę miała 2 minus pierwiastek z 3. Dalej mam minus 2 razy i teraz uwaga, chcę pomnożyć te dwa pierwiastki. Mogę, ponieważ są tego samego stopnia, czyli napiszę jeszcze większy pierwiastek, a pod nim będę miała 2 minus pierwiastek z 3, czyli to jedno wnętrze, razy to drugie wnętrze, czyli razy 2 plus pierwiastek z 3. Dodać i tutaj znowu mamy to, że chcę sobie skrócić pierwiastek z potęgą, mogę, prawda? No bo wiadomo, tu jest liczba dodatnia, czyli będzie 2 dodać pierwiastek z 3, to się równa. Widzisz, tu mamy minus pierwiastek z 3, tu mam plus pierwiastek z 3. Czyli od razu sobie to kasujemy, to się równa. Tu mam 2 i tu mam 2, czyli będę miała razem 4, jak dodam. Minus 2 razy pierwiastek, a tu znowu wzór skróconego mnożenia, popatrz. A minus B razy, a tu mam A plus B. Bo mamy tutaj dwójka, dwójka, pierwiastek z trzech, różni się tylko, że tu jest minus, a tu jest plus. Czyli zgodnie ze wzorem mam a kwadrat, czyli u mnie 2 kwadrat minus b kwadrat, czyli pierwiastek z trzech do kwadratu. No to to się równa. 4 minus 2 razy pierwiastek, a pod nim co będę miała? 4, zwyczajnie wykonuję działania. 4 minus 3, to to jest 1. Czyli po prostu mogę napisać, że mam 4 minus 2. No bo z tego wychodzi, jak pomnożę 2, prawda? Czyli mam 2. A więc w tym wypadku mamy odpowiedź prawidłową. Jest to odpowiedź A. Ta odpowiedź, gdzie wyszło nam tutaj, że mamy podane wartość tego wyrażenia i wartość tego wyrażenia właśnie wynosi 2. Zadanie numer 5 to zadanie z maja 2016 roku. Zadanie za 1 punkt i to jest zadanie numer 1. W rozwinięciu wyrażenia algebraicznego postać 2 pierwiastki z 3x, dodać 4y i to wszystko do potęgi trzeciej, współczynnik przy iloczynie x, y kwadrat jest równy. Odpowiedź A 32 pierwiastki z 3. Odpowiedź B 48. Odpowiedź C 96 pierwiastków z 3. I odpowiedź D 144.
Czyli my mamy wyznaczyć współczynnik stojący przy iloczynie x, y kwadrat. No to trzeba to będzie spróbować rozwinąć, prawda? A więc przepiszmy sobie tutaj dwa pierwiastki z 3x, dodać 4y i to wszystko do potęgi trzeciej. Jak pamiętamy, akurat na potęgę trzecią, tu mamy 6 a na sumę, jest wzór skróconego mnożenia. No to tak, jeżeli ja to potraktuję jako a to jako b, to spróbujmy to rozwijać wzorem. Czyli mamy tak, a do trzeciej, ja to zapiszę, 2 pierwiastki z 3x do trzeciej. Dodać. Następnie we wzorze jest 3a kwadrat b, czyli 3 razy. Znowu w nawiasie 2 pierwiastki z 3x, tylko teraz do drugiej, razy b, czyli 4y. Dodać, teraz będzie 3ab kwadrat, czyli 3 razy 2 pierwiastki z 3x, to jest nasze a, razy, i teraz to w nawiasie, 4y i to do kwadratu, dodać b do trzeciej, czyli 4y i to mamy do potęgi trzeciej. No to próbujemy dalej to doprowadzić do jak najprostszej postaci. Podnosimy do potęgi trzeciej i tak 2 do trzeciej to jest 8. Ale pierwiastek z 3 do trzeciej to jest pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3 i jeszcze razy pierwiastek z 3. Czyli mamy 3 pierwiastki z 3 razy 8. Czyli będziemy mieć 24 pierwiastki z 3 x do trzeciej. Dalej dodać i tak to musimy podnieść do kwadratu. Czyli mamy 4 razy 3, tak prosto jak się podniesie, czyli 12 tu będziemy mieć. No i razy 3 i razy 4 to będzie razy 12, czyli 12 razy 12, 144 będziemy mieć. I teraz ustalmy jeszcze, nie wiadomo jakie będą w potęgach, x będzie w kwadracie, a y będzie bez kwadratu. No to teraz dodać, tu będziemy mieć tak, 3 razy 2 to mamy 6 pierwiastków z 3, x, a tu będziemy mieć 16y kwadrat, prawda? I to trzeba pomnożyć. Czyli 16 razy 6. No to jest 96 pierwiastków z 3. I teraz mamy x bez kwadratu, a y jest w kwadracie. Dodać i teraz 4 do trzeciej. To jest 64, no i y do trzeciej piszemy. No więc już tutaj nie ma wyrazów podobnych, ale my mamy powiedzieć, ile wynosi współczynnik stojący przed tym tutaj xy kwadrat, czyli xy kwadrat jest tutaj, więc współczynnik, czyli ta liczba, która stoi przed tym iloczynem, przed tym członem, to jest 96 pierwiastków z 3. No i taka właśnie odpowiedź tutaj w tym zadaniu numer 5 jest odpowiedzią prawidłową. Na to spotkanie przygotowałam 5 zadań, które wybrałam z arkusza maturalnego, prawda, z różnych lat. Są to zadania głównie, gdzie chciałam z Tobą poćwiczyć wzory skróconego mnożenia, ale takie trudniejsze, prawda? Czy to na sześcian, czy stosowaliśmy kilkukrotnie w jednym zadaniu wzór na kwadrat, prawda? Kwadrat sumy. W związku z czym główny taki nacisk tutaj jest na wzór skróconego mnożenia, ale również przypomnieliśmy sobie na temat tego, jak wartość bezwzględna tutaj ma wpływ na to, jak mamy spierwiastkować jakąś liczbę, która jest podniesiona do kwadratu. I jak to zależy od tego, jaka to jest liczba, czy dodatnia, czy ujemna. I tutaj ta wartość bezwzględna, która się pojawia, czasem młodzież o tym zapomina, no i później jak ma odpowiedzi ABCD, to wybiera tą złą, bo zapomni o tym, że wartość bezwzględna musi nam tutaj zmienić po opuszczeniu liczbę na dodatnią, prawda? Albo równą 0 oczywiście, ale takich sytuacji tutaj nie mieliśmy. Myślę, że dzięki tej lekcji powtórzyłeś sobie takie jakby podstawy tej matematyki, ale no z podstawy, ale z poziomu rozszerzonego. Zapraszam Cię na kolejną lekcję ze mną, no i tak jak zwykle na moją stronę internetową aikamat.pl. Może znajdziesz coś dla siebie na tej stronie, na mojego fanpage'a. No i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.